Szczęść Boże, Marta Klimczak, zapraszam na informacje dnia. Nie ma podstaw prawnych, by wprowadzić powszechny obowiązek szczepień, zwracał uwagę minister Paweł Mucha. Jednocześnie podkreślał, że obowiązkowe szczepienia wybranych grup zawodowych powinny być dyskutowane przez ekspertów. Wobec przepisów polskiej konstytucji powszechny obowiązek szczepień w Polsce może budzić wątpliwości, mówił na antenie Polskiego Radia Społeczny doradca prezydenta Paweł Mucha. Takie głosy ekspertów też w debacie się pojawiały, że jeżeli mielibyśmy mówić o jakimś przymusie jakimkolwiek, to byłyby wątpliwości co do tego, czy to działanie mieści się w ramach konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. Bo jak zauważył minister, jedyne co państwo może zrobić, to promować szczepienia i zachęcać obywateli do ich przyjmowania, nie jako obowiązku, ale z perspektywy społecznej odpowiedzialności. Zdaniem prezydenckiego doradcy, inaczej sytuacja ma się z obowiązkiem szczepień konkretnych grup zawodowych, na przykład lekarzy. To już jest rzecz bardzo szczegółowa, moim zdaniem, do dyskusji przez Radę Medyczną, do dyskusji przez pana premiera, przez otoczenie, bo można sobie wyobrażać, że w takiej sytuacji specyficznej związanej z tym, że ktoś odpowiada nie tylko za swoje zdrowie, ale niesie także pomoc tym wszystkim, którzy trafiają do placówek ochrony zdrowia, które trafiają do szpitali, do przychodni. Moim zdaniem tutaj ten stan rzeczy jest zupełnie inny. O obowiązkowym szczepieniu pracowników służby zdrowia coraz częściej mówi się w opinii publicznej. Nie ma jednak w tej sprawie decyzji rządu i Ministerstwa Zdrowia. Dzisiaj odbędzie się trzecie tygodniowe losowanie nagród w loterii szczepionkowej organizowane przez Totalizator Sportowy. Do wygrania jest 5 razy po 50 tysięcy złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Prawdopodobieństwo wygrania uzyskają osoby, które zarejestrowały się do wzięcia udziału w tym wydarzeniu między 19 a 25 lipca. Każda z zapisanych osób w sumie ma szansę wygrać aż czterokrotnie. Do wygrania m.in. nagroda natychmiastowa, tygodniowa, miesięczna i główna. Wartość wylosowanych dotychczas nagród przekroczyła 3 miliony złotych, z czego blisko 1 700 tysięcy to wygrane natychmiastowe. W ramach tygodniowego losowania szczęśliwcy będą mogli wygrać 5 razy po 50 tysięcy złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Losowanie finałowe zaplanowane jest na 6 października. Do zdobycia będą dwie nagrody po 1 000 000 złotych każda, a także dwa samochody Toyota CHR. Wszystkie upominki w loterii Narodowego Programu Szczepień są zwolnione z podatku dochodowego. W loterii będą mogły wziąć udział osoby, które są pełnoletnie, dokonały pełnej procedury zaszczepienia przeciw COVID-19 i zarejestrowały się w loterii do 30 września. Dziś przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Z tej okazji w ponad 300 miejscach w Polsce można wykonać bezpłatne badanie krwi wykrywające przeciwciała anty-HCV. Lekarze zachęcają do badań, bo niedająca objawów choroba może mieć poważne skutki, jak chociażby marskość wątroby czy rak. Wirusowe zapalenie wątroby wywołują głównie dwa wirusy, HBV oraz HCV. Szacuje się, że w Polsce zakażonych HCV jest około 150 tysięcy osób, z których 86% o tym nie wie. Ponieważ wirusowe zapalenie wątroby w większości przypadków przebiega w sposób bezobjawowy, każdy powinien się zbadać, ponieważ każdy był w sytuacji, która mogła go narazić na zakażenie wirusem zapalenia wątroby, czy to jest wirus HCV czy HBV. Bo do zakażenia dochodzi głównie przez naruszenie ciągłości tkanki. A więc w każdym miejscu, gdzie dochodzi do skaleczenia, to może być kosmetyczka, to może być dentysta, który nie zachowa procedury, to może być zabieg medyczny, to może być tatuaż, to mogą być niezabezpieczone kontakty seksualne. Wirus HBV przenosi się z matki na dziecko, może się przenieść z matki na dziecko w trakcie porodu. Wyjaśnia Barbara Pepke, lider koalicji hepatologicznej. Podstawowym narzędziem w zapobieganiu zakażeniom są szczepienia. Dzięki nim liczba zakażeń drastycznie spadła. Problemem jest jednak wirus HCV, na którego nie ma szczepionki. Wczesne wykrycie zakażenia HCV daje niemal 100% szans na wyleczenie, mówi profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wczesna diagnostyka jest kluczowa ze względu na to, że jeżeli wcześniej wykryjemy zakażenie,
to wirus nie dokona spustoszeń w wątrobie i w innych narządach, nie dokonają się zmiany, które bywają nieodwracalne i przede wszystkim będziemy mogli w odpowiednim czasie wyeliminować zakażenie, które nie doprowadzi do marskości, raka wątroby. Badanie wykrywające przeciwciała anty-HCV, które świadczą o obecności wirusa w organizmie, polegają na pobraniu krwi. Tu nie jest wymagane skierowanie ani bycie na czczo. Obecnie trwa akcja, w ramach której takie badanie można wykonać nieodpłatnie w ponad 300 punktach w całej Polsce. Szczegóły można znaleźć na stronie www.hcv.info.pl. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował specjalnymi medalami pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić 77. rocznicę Powstania Warszawskiego. Trwająca przez 63 dni akcja zbrojna była największą w Europie. Początkowo zakładano, że potrwa 3 dni. Tak się jednak nie stało. Ludność cywilna próbowała odzyskać swoje miasto z rąk niemieckiego okupanta. Bohaterski zryw pochłonął około 180 tysięcy ofiar. Na cześć tych, którzy poświęcili to, co najważniejsze, powstało Muzeum Powstania Warszawskiego. To miejsce, które nie tylko opowiada historię o Powstaniu Warszawskim, ale to jest przecież miejsce, które kształtuje naszą tożsamość, które tworzy nasz polski kod kulturowy. Pracownicy Muzeum Powstania Warszawskiego zostali uhonorowani specjalnymi odznaczeniami. Pro bono polonie. Osoby wyróżniające się w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami kraju oraz medalami pro patria. Osoby posiadające szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny. Wyróżnienie przyznał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Cieszę się, że miałem honor i zaszczyt móc medalami pro bono polonie i pro patria uhonorować państwa, którzy w sposób tak ważny dbacie o pamięć, o historię, o to, aby dla współczesnych i tych pokoleń, które przyjdą po nas, pamięć o Powstaniu Warszawskim, o tym wielkim zrywie wolności była jednym z fundamentów. Wśród odznaczonych znalazł się dyrektor muzeum Jan Ołdakowski. Jak podkreślał, to odznaczenie dla całego zespołu. Dziękował także tym, których praca nie jest zauważana, a niesie ogromną wartość. Mowa między innymi o wolontariuszach czy pracownikach. Traktuję to odznaczenie jako podsumowanie naszej pracy, ale w tym miejscu jakby dziękuję tym, których praca też jest, powinna być dostrzeżona. Muzeum Powstania Warszawskiego to dziś obowiązkowy punkt przy zwiedzaniu stolicy Polski. Dziś na terenie placówki zostanie otwarta nowa wystawa. To kolekcja papierowych lalek. Zrobiła je podczas okupacji niemieckiej jedna z matek dla swojej córki. Lalki miały za zadanie odciągnąć uwagę dziewczynki od dramatycznych wydarzeń na ulicach Warszawy. Niemiecki sąd skazał księdza profesora Dariusza Oko za treści zawarte w naukowym artykule. Dotyczył on działającej w kościele homoseksualnej grupy przestępczej. Sąd uznał treści za podżeganie do nienawiści. Ksiądz profesor Dariusz Oko w swoim artykule na łamach niemieckiego czasopisma teologicznego poruszył problem homoseksualnego lobby w strukturach kościelnych i przestępstw, które ta grupa popełnia. Sąd w Kolonii orzekł, że ksiądz profesor Oko wraz z redaktorem naczelnym pisma, 90-letnim księdzem profesorem Szterem, dopuścili się podżegania do nienawiści. Niestety tutaj możemy zaobserwować zupełny upadek jakiejkolwiek wolności słowa, wolności akademickiej, wolności tak naprawdę do wyrażania swoich opinii, poglądów. Artykuł księdza profesora Oko został zamieszczony w czasopiśmie naukowym jako materiał, jako publikacja w pełni naukowa. Wskazuje działaczka pro-life Halszka Bielecka. Mimo że wnioski przedstawione w artykule poparte są badaniami i licznymi źródłami, sąd w Kolonii wydał wyroki nakazowe. No ja dostałem wyrok 4 miesiące więzienia albo wielka kara finansowa, a profesor Szczer
70 dni więzienia, ponad 2 miesiące albo podwójnie wielka kara finansowa. Mówi ksiądz profesor Dariusz Oko. Zamiast polemiki, odpowiedzi naukowej lub krytyki w czasopiśmie naukowym jest wpisujący się w poprawność polityczną wyrok sądu. To pierwszy przypadek, kiedy polski obywatel zostaje skazany za publikację w jakimś czasopiśmie w innym kraju. W tym przypadku mamy do czynienia z publikacją autorstwa księdza, który usiłuje zdiagnozować przyczyny kryzysu w Kościele. Przypomina historyk dr Leszek Pietrzak. Sprawę artykułu zgłosił niemiecki ksiądz Wolfgang Rothe, to znany aktywista LGBT, który błogosławi pary homoseksualne. Swoje skrajnie lewicowe przekonania głosi w mediach społecznościowych. On już zasłynął jako wicerektor seminarium St. Pelten w 2004 roku, gdzie wybuchł właściwie największy skandal homoseksualny w Kościele, gdzie okazało się, że tam dochodziło do orgii homoseksualnych, użytkowania pornografii homoseksualnej i tak dalej. Księża profesorowie, którzy przez otwieranie na światło dzienne problemu chcą ratować Kościół katolicki, pomoc prawną uzyskali od Instytutu Ordo Iuris. Przystąpiliśmy do obrony księdza profesora Dariusza Oko, jak i również księdza profesora Johannesa Sztera i razem z niemieckimi prawnikami złożyliśmy sprzeciw od tego wyroku, co doprowadzi do otwarcia procesu na nowo, do możliwości powołania dowodów, do możliwości obrony podstawowych wolności. Poinformował prezes Ordo Iuris mecenas Jerzy Kwaśniewski. Dodatkowo Instytut uruchomił petycję skierowaną do sądów Kolonii i kanclerz Niemiec o ochronę wolności akademickiej, wolności słowa i wolności sumienia. Podpisy złożyło już ponad 9 tysięcy osób. W Wielkiej Brytanii osoby niezaszczepione mogą mieć zakaz wstępu na niektóre wydarzenia czy imprezy masowe, zapowiedział jeden z brytyjskich ministrów. Dodał, że nieprzyjęcie szczepionki jest aktem samolubnym. Jeśli ktoś ma możliwość się zaszczepić, to powinien to uczynić, apelował brytyjski minister Michael Gove. Jeśli świadomie odmawiasz szczepienia, a są pewne miejsca i pewne wydarzenia, które wymagają pewnego poziomu bezpieczeństwa, to znając warunki, na jakich można dostać się do tych miejsc i na te wydarzenia, będą one dla ciebie zamknięte. Ostrzegał minister, takim wydarzeniem mogą być mecze piłkarskie. Podobne zdanie w ostatnim czasie wypowiadał sam premier Boris Johnson. Jest również propozycja, by szczepienia były obowiązkowe na uniwersytetach. Wtedy student, chcąc uczestniczyć w wykładach i zajęciach, będzie musiał być w pełni zaszczepiony. Stanowisko rządu w sprawie takiej formy obowiązkowych szczepień budzi kontrowersje partii konserwatywnej. Przewiduje się, że część konserwatystów nie poprze rządowych propozycji podczas głosowania. Po wybuchu w niemieckim Leverkusen nie żyją co najmniej dwie osoby. Rannych jest ponad 30. Do potężnej eksplozji, która wywołała pożar w położonym na terenie parku składzie odpadów, doszło wczoraj w godzinach porannych. Wybuch słychać było w promieniu 10 kilometrów. Nadal nie wiadomo, co było jego przyczyną. Najnowsze dane mówią o dwóch osobach, które zginęły, i ponad 30 rannych. Zaginionych jest 5 pracowników. Cały czas trwają ich poszukiwania. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i 16 rannych. Federalny Urząd Ochrony Cywilnej i Pomocy Ofiarom Katastrof zakwalifikował wypadek jako ekstremalne zagrożenie oraz wezwał okoliczną ludność do pozostania w domach i zamknięcia drzwi i okien. Pierwsze pomiary powietrza nie wykazały jednak toksycznego skażenia. Po kilku godzinach pożar ugaszono. Na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.